Zdarza się, że sprawca pozostawia na miejscu zbrodni jakiś ślad. I nie chodzi mi bynajmniej o odciski palców, materiał genetyczny czy ślady obuwia. Mam na myśli prawdziwy podpis. Dziś opowiem o dwóch makabrycznych sprawach z Polski, w których mordercy podpisali się na lustrach w mieszkaniach swoich ofiar. Wiadomości, które pozostawili do dziś, budzą wiele wątpliwości. 44-letnia Halina Jęczeń, z wykształcenia księgowa, pracowała w oddziale nieistniejącego już Agrobanku w Lublinie. W piątek, 5 sierpnia 1994 roku, zaraz po skończonej pracy, wróciła do swojego dwupokojowego mieszkania na ulicy Słonecznej w Lublinie. Mieszkała tam samotnie. Nie miała zbyt wielu przyjaciół, ale tego wieczoru miały ją odwiedzić dwie kuzynki. Gdy zjawiły się w miejscu spotkania, Halina nie otworzyła im drzwi. Nazajutrz zaniepokojone przyszły tam ponownie, tym razem z bratem Haliny, który miał zapasowy komplet kluczy. Po wejściu do mieszkania pani Haliny było już jasne, że jest to miejsce zbrodni. Kobieta nie otworzyła drzwi kuzynkom poprzedniego wieczoru, ponieważ była już wtedy martwa. Zwłoki kobiety leżały w wannie i były częściowo zanurzone w wodzie. Dodatkowo ciało denatki było przykryte ciuchami i ręcznikami. Z punktu widzenia psychologii kryminalnej może to świadczyć o tym, że sprawca chciał się odciąć od tego, co zrobił. Według opinii policyjnego profilera wiele wskazuje na to, że było to jego pierwsze zabójstwo, a zbrodnia mogła nie być planowana. Kobieta zmarła przez uduszenie. Wiadomo, że przed włożeniem ciała do wanny już nie żyła, ponieważ w jej płucach nie stwierdzono obecności wody. Na drzwiach mieszkania, w którym doszło do zbrodni, nie było śladów włamania. Zamordowana mogła więc znać swojego oprawcę, może nawet sama wpuściła go do środka. We wszystkich pomieszczeniach panował duży nieład. Zginęło kilka przedmiotów. Radiomagnetofon, ekspres do kawy, portfel z dokumentami i książeczką czekową. Co ciekawe, zniknęła również siatka ze spożywczymi zakupami kobiety. Śledczy zabezpieczyli mnóstwo śladów zabójcy, niedopałki papierosów, a nawet odciski palców. Najbardziej tajemniczym dowodem w przypadku tej sprawy są napisy pozostawione w mieszkaniu. Na drzwiach wejściowych od wewnątrz widniał tekst: odebrałem swoje. Natomiast na lustrze morderca napisał szminką: jak bierzesz w łapę, to się wywiązuj. Taka kara spotka resztę pokrzywdzi. Halina Jęczeń była główną księgową w Agrobanku, jednak jej firma borykała się z dużymi problemami. Niedługo po jej śmierci Agrobank upadł. Nic więc dziwnego, że jedna z hipotez dotyczących zabójstwa wiązała się z zatrudnieniem kobiety. Może któryś z niezadowolonych klientów przyszedł do mieszkania księgowej, aby się zemścić i, jak napisał na drzwiach zabójca, odebrać swoje. Halina przed śmiercią dostawała wiele głuchych telefonów, a według członków rodziny kilka dni przed śmiercią była nerwowa. Jednak tekst pozostawiony na lustrze mógł być tylko próbą wprowadzenia śledczych w błąd. Może zabójstwo nie miało żadnego związku z tekstem napisanym szminką. Może sprawca w ten sposób próbował sprowadzić śledztwo na zupełnie inny tor. To tylko spekulacje. Fakt jest taki, że poszukiwany morderca nigdy nie został złapany. A wiadomość, którą pozostawił na lustrze, również jest wielką tajemnicą. Sporządzony został portret pamięciowy. Całkiem możliwe, że ten mężczyzna mógł mieć jakiś związek z zabójstwem. W dzień, w którym doszło do zbrodni, tego mężczyznę widziała jedna z sąsiadek zamordowanej Haliny, a także kasjerka w sklepie, w którym ofiara zrobiła swoje ostatnie zakupy. Nad sprawą wciąż pracują policjanci z Archiwum X. Dotyczy zabójstwa księgowej jednego ze znanych lubelskich banków. Było to... Historia zabitej lublinianki była poruszona w telewizyjnym programie 997 w 2008 roku.
to tak zwanym podpisem sprawcy, czyli czymś bardzo takim specyficznym dla niego. Do sprawy powrócono również w nowej odsłonie magazynu kryminalnego. Śledczy mają coraz mniej czasu na rozwiązanie zagadki, ponieważ zbrodnia zostanie przedawniona w 2024 roku. Jeżeli zabójca nie zostanie złapany do tego czasu, to pozostanie bezkarny. Na początku lat 90. po Polsce grasował seryjny morderca pedofil. Tadeusz Kwaśniak zabił 5 chłopców. Ze względu na sposób, w jaki mordował, nazwany został ręcznikowym dusicielem, a oto jego modus operandi. Zaczepia chłopców w drodze do szkoły. Często pod pretekstem odebrania ważnego przedmiotu z domu dziecka przekonuje, że musi wejść na chwilę do mieszkania. Zazwyczaj dzieciaki od razu wyczuwały podstęp, nie zgadzając się na propozycję mężczyzny. Jednak niektórzy chłopcy byli łatwowierni i wraz z Kwaśniakiem szli do mieszkania. Tam mężczyzna oplatał na szyi chłopca mokry ręcznik, dusił i w ten sposób zabijał. Czasami również gwałcił. Niektórym z ofiar udało się przeżyć. 20 kwietnia 1990 roku w Bytomiu 10-letni Marcin podczas ataku udawał martwego. Ta decyzja uratowała mu życie. Później zeznania chłopca okazały się ważnym dowodem w śledztwie. Tego szczęścia nie miał niestety 9-letni Wojtek z Radomia, 9-letni Sebastian ze Szczecina, chłopiec z Kutna, 9-latek z Oławy oraz 12-latek z Poznania. Tyle śmiertelnych ofiar miał na swoim koncie mężczyzna w białych butach. Schludnie ubrany, chodzący w białych adidasach, pedofil morderca. Kwaśniak poza zabójstwami dokonywał również kradzieży w mieszkaniach. Rabował pieniądze, cenne przedmioty, a nawet ciuchy. W związku z tym, że atakował w różnych częściach Polski, śledczy mieli duży problem, aby go złapać. Przy niektórych zbrodniach ręcznikowy dusiciel wspominał o zemście. Po ataku we Wrocławiu do mieszkania, do którego wcześniej się włamał, wysłał list o treści zemsta. Czekałem 14 lat. Nie zdawał sobie wtedy jeszcze sprawy, że 11-letni chłopiec, którego zaatakował, przeżył. Dziecko zemdlało podczas duszenia ręcznikiem i to uratowało mu życie. W Szczecinie obok leżących zwłok 9-latka pozostawił kartkę z napisem: zemsta wreszcie Z. W Oławie morderca kazał napisać wiadomość dotyczącą tajemniczej zemsty swojej ofierze, tuż przed śmiercią. Tym razem treść brzmiała: nareszcie dokonałem oczekiwanej zemsty, B. W przypadku morderstwa dziecka w Kutnie, Kwaśniak przerażający napis zemsta nakreślił szminką na lustrze. Zdjęcie tego dowodu macie teraz przed sobą. Śledczy zajmujący się tą sprawą przez długi czas analizowali, za co może mścić się napastnik. Do zatrzymania Kwaśniaka doszło w kwietniu 91 roku. Początkowo mężczyzna do niczego się nie przyznał, ale pod ciężarem dowodów w końcu zmienił zeznania. Wróćmy jednak do tajemniczej zemsty. Podczas przesłuchań Kwaśniak mówił o tym bardzo niechętnie. Zazwyczaj zasłaniał się niepamięcią. Śledczy mieli jednak pewne hipotezy. Ta zemsta była dla niego największym, absolutnym tabu. Może to słowo skrywało jego najbardziej wstydliwą tajemnicę. Mieliśmy dwie teorie zemsty. Nieoficjalnie. Pierwsza to była zemsta na despotycznym, znienawidzonym ojcu, który ograniczał radykalnie jego wolność. Druga to była zemsta za gwałt, którego padł ofiarą przed 14 laty w więzieniu. Kwaśniak podczas policyjnych przesłuchań opowiadał, że gdy już wyjdzie z więzienia, to zemści się na ojcu, ale nigdy nie powiedział, o co dokładnie chodzi. Ręcznikowy dusiciel jednak nigdy nie został skazany. 3 miesiące po tym, jak go zatrzymano, powiesił się w swojej celi. Przynajmniej tak brzmiała oficjalna wersja, że było to samobójstwo.